Na dzisiejszym wykładzie omawiać będziemy metody identyfikacji i lokalizacji sekwencji kodujących i niekodujących w genomach organizmów różnych gatunków. Jeżeli chodzi o tą drugą grupę, tą drugą główną grupę metod, które nie wymagają, nie mają takiego wymogu wzorcowego DNA kodującego, omówimy sobie kilka z nich. Dla przypomnienia raz jeszcze powiem, że te metody zdają bardzo dobrze egzamin, są bardzo chętnie wykorzystywane w przypadku, jeżeli nie znamy pochodzenia naszej próbki DNA, a więc nie jesteśmy w stanie przypisać jej żadnemu gatunkowi i nie musimy tego znać. Po drugie, nie musimy znać, w którym miejscu znajduje się, przy jakim odczycie, od której pozycji począwszy jest otwarta, tak zwana otwarta ramka odczytu. Tutaj to nie ma znaczenia też. I trzeci plus zastosowania tych metod, jeżeli chodzi o grupę tych metod, dotyczy tego, że one są bardzo dobrze stosowalne. Ich aplikacja jest bardzo skuteczna w przypadku zastosowania dla organizmów, gdzie procesy ewolucji są bardzo szybkie, bardzo gwałtowne, tempo zmienności jest bardzo duże. A więc wszelkie genomy bakteryjne mogą być analizowane i są analizowane głównie przy zastosowaniu właśnie tej grupy metod. Co wykorzystywane, jakie tendencje są i zjawiska wykorzystywane w tych metodach. A więc pierwsza z metod dotyczy tak zwanej asymetrii pozycji. Asymetria pozycji odnosi się do zjawiska różnej częstości, nieprzypadkowej częstości, nieprzypadkowych różnic częstości w obsadzeniu poszczególnych pozycji kodonu przez różne nukleotydy. A więc asymetria polegająca na pewnej dysproporcji, jeżeli chodzi o faktyczną częstość występowania tych nukleotydów w porównaniu z losowo wyliczonym, wygenerowanym zupełnie wirtualnie, zupełnie teoretycznie prawdopodobieństwem napotkania danego nukleotydu w danej pozycji, które to prawdopodobieństwo dla każdego nukleotydu, jak już wspomnieliśmy wcześniej, oczywiście wynosi 1/4, 0,25. Jeżeli chodzi o metodę dotyczącą asymetrii pozycji, polega ona na wyliczeniu takiego parametru asymetrii, który jest sumą składowych cząstkowych wartości asymetrii wyliczonych dla każdego z czterech rodzajów nukleotydów. Efekt zastosowania tak wyliczonych parametrów dla sekwencji kodujących i niekodujących wygląda następująco. Jak widać, rzeczywiście mamy dość wyraźne maksima lokalne dla regionów, które odpowiadają egzonom, czyli sekwencjom kodującym. Tych wyraźnych maksimów lokalnych nie widać w przypadku intronów. Niemniej jednak nie jest to obraz bardzo jednoznaczny, ponieważ jak widać on jest dosyć mocno obciążony szumami. Tak zwanymi szumami, prawda? Więc często może się zdarzyć taka sytuacja, że te przypadkowe lokalne maksima, które przypadkowo występują w odcinkach intronowych, mogą swoją wielkością, wysokością tych szczytów niemalże dorównywać szczytom faktycznie kodujących odcinków. I wówczas rozróżnienie intronów i egzonów staje się dosyć trudne. Niemniej jednak ta metoda pracuje w wielu przypadkach i jest stosowana. Następna metoda dotyczy wyliczania tak zwanego indeksu okresowej asymetrii. Jest to oczywiście takie wolne tłumaczenie angielskiego terminu Periodic Asymmetry Index. To jest właściwy. Ten jeszcze nie ma w tej chwili ujednoliconej terminologii polskiej dla tego rodzaju właśnie parametrów.
Więc na razie w taki sposób roboczy to sobie omówimy, gdzie oblicza się prawdopodobieństwo występowania, częstości występowania poszczególnych nukleotydów w kolejno następujących po sobie pozycjach, ale oddzielonych od siebie pozycjami zgodnymi z szeregiem 2, 5, 8 i tak dalej. Oblicza się wówczas, powiedzmy, jak często występuje, powiedzmy, dany nukleotyd, dany rodzaj nukleotydu w danej pozycji plus trzy pozycje dalej, czyli oddzielone o dwie pozycje, plus następne trzy pozycje dalej, czyli w sumie oddzielone o pięć pozycji, plus następne trzy pozycje dalej, czyli osiem i tak dalej, i tak dalej. Tak daleko, jak długą sekwencję akurat analizujemy. Analogicznie wylicza się też taki sam parametr dla takiego ciągu pozycji, które są oddalone w stosunku do pierwszej pozycji, od której zaczynamy, o dystans 0, 3, 6 i tak dalej pozycji oraz trzecia z możliwych kombinacji tutaj i ostatnia, to jest taka, gdzie analizuje się występowanie nukleotydu w danej pozycji i w kolejno następujących pozycjach, też oddalonych od siebie względem siebie co 3, ale w stosunku do pierwszej one są oddalone o 1, 4, 7 i tak dalej pozycji. Ponieważ, jak łatwo się można domyślić, tylko w pierwszym przypadku wszystkie analizowane pozycje będą zajmowały dokładnie tą samą pozycję kodonu, o ile to jest sekwencja kodująca, to zawsze będą to pozycje z tego samego miejsca w kodonie, zawsze to będzie albo pierwsza pozycja, będzie to zawsze albo druga pozycja, albo też zawsze to będzie trzecia pozycja, ale zawsze ta sama. Natomiast w tym przypadku będą to różne pozycje, one już nie będą się jakby nakładały. W związku z tym tylko w ten przypadek, gdzie rozpatrujemy szereg K równy 2, 5, 8 i tak dalej, będzie szeregiem, który, tak mówiąc językiem potocznym, wstrzeli się nam w te same pozycje w kodonie, o ile sekwencja jest kodująca oczywiście. Dlatego ten parametr nazywa się, określony jest, zdefiniowany jest jako P z indeksem IN. Dwa pozostałe parametry to są parametry, które są definiowane i określane, nazwane jako P z indeksem OUT. Ponieważ mamy dwie takie kombinacje, dwie takie możliwości wyliczania, to mamy P1 out i P2 out. Uzyskane wartości wyliczonych częstości występowania nukleotydu dla tych trzech właśnie indeksów, dla tych trzech parametrów, wstawiane są do takiego wzoru, na podstawie którego wartość wynikowa, wartość liczbowa zdefiniowana jest jako właśnie periodic asymmetry index, czyli indeks okresowej asymetrii. Jak wygląda wynik takiego obliczania? Wygląda on w sposób następujący. Jak widać, dla sekwencji kodującej indeks okresowej asymetrii pokazuje nam bardzo regularny wykres asymetrii występowania dowolnego nukleotydu. Bardzo regularny, prawda, co trzy pozycje, prawda, występujący, powtarzający się i tak dalej. Analogicznie sekwencja niekodująca, losowo wygenerowana, tutaj sztucznie wygenerowana przez komputer, sekwencja niekodująca da nam taki wykres, gdzie takiej okresowości nie widzimy. A więc jest to bardzo jednoznaczny obraz. Bardzo jednoznaczny, jak widać, prawda, i nie wymaga wstępnych danych, takich jak wzorcowe DNA kodujące, nie wymaga też informacji, czy to jest otwarta ranka odczytu, czy też nie jest to otwarta ranka odczytu, to nie ma znaczenia. Wynik zastosowania tego podejścia, tej metody, wygląda następująco. Dla przykładowej sekwencji DNA zawierającej trzy egzony, znowu mamy w przypadku egzonów wyraźne maksima lokalne. Tych maksimów takich wyraźnych nie ma w przypadku intronów, ale dalej mamy problem z tak zwanym szumem. Szumem, prawda, pomiarowym, który może w niektórych przypadkach nam zaburzać i utrudniać identyfikację fragmentów, które są kodujące. Podobne podejście oparte na
tym samym zjawisku, na zjawisku okresowej asymetrii występowania nukleotydów w sekwencjach kodujących, zastosowane jest w metodzie, która pozwala nam wyliczyć tak zwany indeks średniej informacji względnej, czy też można by to przetłumaczyć w średniej wzajemnej informacji. Oryginalna nazwa angielska jest Average Mutual Information, gdzie dokładnie ta sama tendencja jest wykorzystana, tylko sposób obliczenia jej opiera się na nieco innych podstawach obliczeniowych, zasadach obliczeniowych. Podobnie jak w tamtym przypadku, jak w poprzednim przypadku, jak w przypadku poprzedniej metody, obliczaliśmy prawdopodobieństwo występowania danego nukleotydu w odniesieniu do szeregów pozycji, do szeregów wartości pozycji oddzielających to, co jest brane pod uwagę. I mieliśmy tam takie trzy szeregi, tutaj też mamy takie trzy szeregi, a więc tam mieliśmy parametry P z indeksem in i dwa parametry z P z indeksem out. Tu mamy coś podobnego, też podobne takie jakby powiedzmy są parametry wyliczane, z tym, że one są od angielskiej nazwy, angielskiego słowa information, czyli i się je definiuje. Mamy więc jeden parametr i in i dwa parametry i out. W związku z czym używa się ich do ostatecznego wzoru właśnie tej średniej wzajemnej informacji, czyli Average Mutual Information, który wyraża się takim prostym wzorem już, prostym końcowym wzorem i daje nam bardzo podobny wykres powtarzającej się periodycznie asymetrii występowania każdego z czterech nukleotydów w pozycjach oddalonych od siebie co trzy pozycje, czyli oddzielonych dwiema innymi pozycjami. Dla sekwencji kodującej mamy wyraźnie widoczną właśnie taką periodyczność asymetrii. Dla sekwencji niekodującej mamy tutaj może troszkę gorzej widoczny, ale jest widoczny. Mamy tutaj wykres, który takiej periodyczności, takiej okresowości nie pokazuje. I w tym przypadku takie podejście, chociaż opiera się na tym samym zjawisku, wykorzystuje tą samą tendencję obserwowaną dla sekwencji kodujących, jak widzimy, efekt zastosowania tej metody i takiego sposobu obliczenia jest dużo lepszy niż w poprzednim przypadku, a więc szumy są zdecydowanie bardziej wygaszone i szczyty z lokalnymi maksimami odpowiadającymi sekwencjom kodującym są o wiele bardziej wyeksponowane. A więc wynik jest o wiele bardziej jednoznaczny w tym przypadku. W grupie metod obliczeniowych, które nie wymagają wzorcowego DNA kodującego, jest jeszcze analiza fourierowska, analiza wykorzystująca transformanty Fouriera do poszukiwania, do identyfikacji, lokalizacji sekwencji kodujących, prawda? Gdzie założenie polega na tym, że ponieważ występuje pewna periodyczność, jeżeli chodzi o asymetrię występowania nukleotydów w sekwencjach kodujących, to można to opisać za pomocą pewnego rodzaju funkcji o charakterze harmonicznym. Stąd właśnie zastosowanie analizy fourierowskiej i efekty zastosowania tego rodzaju metody występują następująco. Mianowicie znowu mamy wyraźne maksima lokalne, które udaje się uzyskać przy użyciu tej metody dla sekwencji kodujących. Takich maksimów nie obserwuje się w przypadku intronów w odcinkach niekodujących, intronowych, z tym, że dalej w tym przypadku, tak jak w poprzednich dwóch metodach, mamy niestety problem szumów obliczeniowych, które są tutaj dosyć duże. Tak wygląda ogólnie przegląd wszystkich najbardziej popularnych metod analizy i lokalizacji sekwencji kodujących w genomie. Przedstawiona tabela pokazuje nam wyniki końcowe dla każdej z omówionych metod, prawda, dla tego samego odcinka DNA. I tutaj można porównać, analizując tą tabelę, można porównać, jak wygląda skuteczność
tych metod względem, wzajemna skuteczność względem siebie, która z tych metod jest lepsza, która jest gorsza, i tak dalej. O co nam chodzi przy tej analizie, na co należy zwracać uwagę? Więc oczywiście interesuje nas pierwsza kolumna z grupy sekwencji egzonowych, czyli kodujących. I to jest pierwsza kolumna, która dotyczy jeszcze otwartej ramki odczytu. Odnosi się do otwartej ramki odczytu, w którą akurat trafiliśmy i obliczenie powinno być jak najbardziej pozytywne, świadczące jednoznacznie o tym, że to jest sekwencja kodująca. Te wartości, które tutaj zostały wyliczone, powinny być bardzo odbiegające od wartości w pozostałych kolumnach, które po prostu nie potwierdzają, że jest to sekwencja kodująca. A więc w przypadku egzonów są to wyniki uzyskane dla błędnie zinterpretowanej ramki odczytu, nieotwartej ramki odczytu, prawda? Bądź dla sekwencji intronowych, które w ogóle nie są sekwencjami kodującymi. Jak widać tutaj w większości, a właściwie we wszystkich przypadkach, mamy do czynienia z wartościami ujemnymi. Tutaj natomiast zawsze są dodatnie. Ważna jest też różnica między tymi wartościami. Najlepiej ta różnica wygląda, tak jak właśnie wspomnieliśmy już sobie wcześniej, dla metody stosującej model Markowa piątego rzędu, gdzie dla otwartej ramki odczytu sekwencji kodujących mamy bardzo wyraźnie pozytywną wartość, bardzo wysoką wartość, prawda, i dosyć niskie wartości ujemne dla pozostałych ustawień. No tutaj z jednym wyjątkiem, gdzie ta wartość jest wysoka, niemniej jednak różnica między tą wartością a tą wartością jest dalej bardzo duża, zdecydowanie większa niż w innych przypadkach. Tabela ta przedstawia również wyniki uzyskane dla metod, które opierają się na podejściu niewymagającym wzorcowego DNA kodującego, gdzie tutaj oczywiście nie ma rozdzielenia na poszczególne ramki odczytu, ponieważ nie ma to najmniejszego znaczenia. Tutaj się w ogóle nie bierze pod uwagę ramki odczytu i nie jest ta informacja do niczego potrzebna, więc nie ma takiego wymagania wyjściowego i efekty tych wyników wyglądają następująco. Jak dobrze pamiętamy, najmniejsze szumy, czyli najlepsze wyniki końcowe uzyskiwaliśmy dla tej metody, dla metody, która wylicza tak zwany Index Average Mutual Information, wzajemnej informacji średniej, uśrednionej. Rzeczywiście tamta metoda, jeżeli chodzi o wykres, wyglądała bardzo ładnie, tylko że musimy być ostrożni, bo widzimy, że wartości bezwzględne, które uzyskujemy w przypadku zastosowania tej metody są szalenie niskie, są niezwykle niskie, a więc jeżeli następuje jakiekolwiek zaburzenie w sekwencji kodującej bądź w metodzie obliczeniowej, wówczas możemy uzyskać zafałszowane wyniki i możemy mieć niejednoznaczność wyników końcowych. Tyle na temat samych metod i ich konstrukcji. Teraz jeszcze dwa słowa na koniec, jeżeli chodzi o ich aplikacje, ponieważ te metody gdzieś muszą być zaimplementowane, tak żeby użytkownik mógł z nich skorzystać. Niniejsza tabela przedstawia nazwy programów, w których zaimplementowane są omówione metody. Oczywiście nie wszystkie. W każdym z tych programów są zaimplementowane przynajmniej dwie z omówionych metod. Co jest ważne, jeżeli chodzi o te programy? Tutaj jest tylko część tabeli, druga część tabeli jest na następnym slajdzie. Jest dosyć sporo tych programów. Co jest ważne, jeżeli chodzi o dobór programu, żeby on był właściwy, ponieważ przy takim bogactwie programów dobrze jest wybrać najlepszy. Ważne jest to, żeby zwrócić uwagę, jakie metody zostały zaimplementowane w danym programie. Najlepiej, jeśli w danym programie zaimplementowane są przynajmniej dwie metody i to metody, które opierają się na jak najbardziej niezależnych podstawach teoretycznych, wzajemnie niezależnych. Ponieważ jak zauważyliśmy, niektóre z tych metod, chociaż są traktowane jako odrębne, wykorzystują te same tendencje występujące w sekwencjach kodujących, albo są to metody, które wykorzystują te same podejścia obliczeniowe, więc to jest jakby powielenie jednej metody i chociaż wygląda to, że zastosowane są dwie różne metody, faktycznie jest to pozorne, faktycznie jest to zastosowanie dwóch wersji tej samej metody. Więc najlepiej jest wybrać dwie różne metody, no na przykład najlepiej by było, jeżeli jedną z tych metod, która jest zaimplementowana, jest metoda wykorzystująca model Markowa, a druga jest to metoda,
która nie wymaga wzorcowego DNA kodującego. I taka metoda powinna być najbardziej skuteczna ogólnie, uniwersalnie do jakiejkolwiek próbki DNA, którą chcemy analizować. Tabelą, która przedstawia programy dostępne w sieci służące do analizy i identyfikacji sekwencji kodujących i niekodujących w genomach, chciałbym zakończyć dzisiejszy wykład. Dziękuję bardzo.